O napisaniu własnej książki pierwszy raz pomyślała w wieku 7 lat. Pomysł Maja Górska z Legnicy przekuła w czyn. Pisać zaczęła w wieku lat 11, zafascynowana Włochami, w których spędzała wakacje z rodzicami. Po 3 latach świeżo wydrukowana książka trafiła w ręce dziewczyny, która sama nie mogła uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Kiedy już nareszcie zobaczyłam taką gotową książkę, to było ogromne szczęście i praktycznie nie do opisania. Właściwie wtedy przez chwilę musiałam wszystko przeanalizować, czy to na pewno jest ta książka. W końcu ją zobaczyłam tak na żywo, nie w komputerze. Wieść o najmłodszej legnickiej pisarce rozeszła się lotem błyskawicy. W swoje progi zaprosiła ją Legnicka Biblioteka Publiczna, gdzie w najbliższy czwartek o godzinie 11 odbędzie się spotkanie autorskie. Tym razem stremowana może być nie tylko bohaterka, ale nawet gospodyni spotkania. Czuję tremę, bo obawiam się, że pytania moje... Wiadomo, że już od lat prowadzę spotkania i czasami te pytania się powtarzają. Mogą uzyskać całkiem inne i zaskakujące odpowiedzi, całkiem inne od odpowiedzi dorosłych, dojrzałych pisarzy. O magicznej winnicy szefowa biblioteki wypowiada się w samych superlatywach. Książka napisana bardzo sprawnie, bardzo poprawnym językiem, dobrze stylistycznie, dobrze gramatycznie, z ciekawą fabułą, z taką magiczną fabułą związaną z magiczną winnicą, magicznym winem, elfami, które w tej magicznej winnicy przebywają. Maja Górska jest zafascynowana Włochami, dlatego akcję powieści osadziła właśnie w tym kraju. Fascynuje ją wszystko. Zabytki, język, kuchnia, muzyka, wszystko co związane z Włochami po prostu, bo jakoś mi tak przypadło do gustu i później sama dowiadywałam się już różnych ciekawostek, zaczęłam się uczyć języka. I to nie czcza gadanina, co widać i słychać. Sono una giovane scrittrice. To znaczy, jestem młodą pisarką. Na dowód, że to poważna deklaracja, dodamy tylko, że druga książka jest już napisana i czeka na opinię wydawnictwa, a Maja właśnie przystąpiła do pisania kolejnej. Kto chce zdolną legniczankę poznać osobiście, szansę ma w najbliższy czwartek w Legnickiej Bibliotece.